Cześć, zapraszam Was dzisiaj na haul ze stronki zakupy ślubne sklepślubny.love. Mylą mi się dwa sklepy, bo chciałam zamówić z innego. Tak, tak wygląda ich logo. I teraz tak, kupiłam tam kilka rzeczy. W sumie już dawno, ale nie było kiedy tego nagrać, więc postanowiłam, że pokażę Wam dzisiaj. Będę troszeczkę tutaj zerkać, bo wszystko tutaj sobie rozłożyłam. I może zacznę po kolei. Tutaj mam... Zaraz Wam pokażę. Tutaj są rejestracje na samochód. Dodam, że mój styl wesela to jest, powiedzmy, glamour. Połączony ze złotem, marmurem. Taki... No, elegancki, ale to już wcześniej mówiłam w jakimś filmie. I teraz tak, mam tutaj piękne naklejki na rejestrację. Tło jest z marmuru. Napis jest taki ombre, przechodzi od najjaśniejszego do najciemniejszego. Jest data, imionka i dwie takie. Są bardzo grube, naprawdę bardzo fajnie wykonane i na druk jest też jak najbardziej... Bardzo ładny, nie jest to jakieś takie tandetne, więc to akurat mi się bardzo podoba z tego sklepu. Więc takie coś. Nie pamiętam cen, ale wszystkie rzeczy podlinkuję Wam w opisie, ponieważ wszystkie rzeczy wiem, gdzie są, w jednym miejscu, na jednej stronce, więc będzie mi łatwo. Więc tak, kolejną rzeczą, którą kupiłam, sięgać tu, są takie tuby. To są tuby konfetti z takimi motylkami. Kupiłam 6 takich tub. Planuję 2, żeby były wypuszczone przed kościołem i 4 podczas pierwszego tańca. Zobaczymy, może jeszcze dokupię jeszcze jakieś inne, ale to są tak, takie tuby i te tuby chyba były za 10 zł. Czy jakoś coś takiego, więc takie 2 tuby. 6 tub. Więc tak. Będę tutaj troszeczkę tak... rzucać. Coś, co totalnie mi się nie sprawdziło z tego sklepu i totalne dno. Wyglądało inaczej na obrazkach, inaczej jak przyszło. Są to takie kryształki. Te kryształki miały być złote. Są pomarańczowe i bardzo tandetnie wyglądają. Nie wyglądają nawet tak, jak wyglądały na obrazku, więc ja je wyrzucę albo oddam komuś do jakiegoś innego użytku, nie wiem. Dobra, teraz tak. Będzie tutaj też kilka rzeczy spoza tego sklepu, więc będę tam mówić, ale już nie dam do tego linku, bo to były sklepy stacjonarne. Więc tak, kupiłam taki złoty ptaszek, nie wiem co to jest, słowik chyba. Nie znam się na ptaszkach, więc kupiłam go za złotówkę w Chińczyku i myślę, że fajnie będzie wyglądał na słodkim stole, gdzieś tam postawiony taki jeden mały akcent. No nie wiem, podobał mi się, dlatego go kupiłam. Będę rzucać chyba. I teraz tak, kupiłam balony. Balony przezroczyste, tu na obrazku widać. Przezroczyste z kropeczkami takimi złoto-srebrnymi. Ja nie wiem, czy te balony będą naprawdę przezroczyste. Kupiłam je w sklepie, w którym można dmuchać te balony helem. My hel kupimy sobie sami, sami będziemy je dmuchać, bo bez sensu jeździć z balonami i je zawozić z miejsca do miejsca. Więc takie baloniki kupiłam. I te balony kosztowały 7,90. Jest tutaj ich 6 sztuk. I to są te grube takie balony, widać po tych końcach, typowo do helu. Dobra, w tej samym sklepie, co te balony, kupiłam takie girlandy, to się nazywa, na słodki stół. Zwykłe, złote, błyszczące. Dwie takie. Jedna ma 165 cm długości. Więc o. Tak wyglądają. Coś, po co... W ogóle zaglądałam do tego sklepu internetowego, to była ankieta weselna. Chciałam zakupić księgę gości, tylko że księga gości miała zwykłe białe kartki i każdy gość musi sobie coś od siebie napisać.
Z reguły wiem, że ciężko jest coś napisać komuś tak, może i nie, ktoś ma wenę, to napisze. Jak ktoś nie ma weny, nie napisze i w ogóle się nie wpisze albo pominie ten etap. A ja kupiłam takie ankiety. Na pierwszej stronie mamy tutaj informacje dla gości, podziękowania i później wygląda to tak. Mamy tutaj piękne, pokazane skąd gość dany dotarł, czym, jak ocenia wesele i jak się bawił, jakie było jedzenie, kilka pytań i każdy gość może tutaj się u góry podpisać, wypełnić. Jest pamiątka, jest też miejsce, wiadomo, gdzieś można napisać coś od siebie, więc myślę, że każdemu się spodoba i na pewno będzie to fajna frajda na weselu, żeby wypełnić taką ankietę i coś od siebie dopisać. Więc tak, ta księga chyba kosztowała 50 zł, wydaje mi się. Ale wszystko Wam podlinkuję, na pewno będzie jeszcze dostępne. Teraz tak, może zacznę od serwetek. Kupiłam serwetki złote, takie o duże. To są serwetki 40x40, one są dosyć grube, takie typowo, jakby to nazwać, to na imprezy. Nie są to takie zwykłe z jakiegoś Chińczyka, cienkie, zwykłe serwetki. To są grube serwetki, ładne, takie eleganckie, w kolorze złotym i kupiłam ich 200 sztuk. Bo w jednej paczce mamy 50. Idę tutaj rzucać, sorry. Spadało mi. I teraz tak, kupiłam w sklepie stacjonarnym niedaleko mojego miejsca zamieszkania takie pudełko. Nie wiem, do czego je zużyję, ale tak mi się podoba. Po prostu jest prześliczne, marmurowe. No nie wiem, muszę do czegoś je zużyć. Chciałam na początku na Telegram, ale jest za malutkie na Telegramy, bo... No nie, ale jest śliczne naprawdę. I to pudełko kosztowało chyba 15 zł. Dobra, teraz co? Dobra, jeszcze mam tak. W tym sklepie z balonami kupiłam jeszcze takie balony. To są też balony do dmuchania helem. I one też są przezroczyste. Z napisem pięknym, więc złotym. O, tak wyglądają. I też kosztowały 7,90. W Chińczyku kupiłam takie oto słomki. To są słomki papierowe. Kosztowały 4 zł. Kupiłam dwa takie opakowania. I te słomki mam zamiar postawić gdzieś na słodkim stole. Jeszcze nie wiem gdzie, no ale taki jest na razie plan. Tutaj kusać. O. Jeżeli chodzi o serwetki, mam jeszcze serwetki takie. Takie serwetki kupiłam kilka miesięcy temu, jak nie miałam jeszcze w sumie pomysłu i myślałam, że taka serwetka wystarczy i niech sobie leży. Ale to są bardzo słabej jakości serwetki, bardzo cienkie, tu mamy 20 serwetek i nie wiem, niekoniecznie mi się już teraz podobają. Bardziej mi się kojarzą z komunią, więc może po prostu gdzieś je schowam albo dam komuś, kto będzie miał akurat komunię w następnym roku. Więc tak, teraz muszę je tu schylić. Okej, okay. Teraz tak, kupiłam takie ramki, złote, zwykłe ramki z Pepco, 3 zł za sztukę i te ramki posłużą mi do zrobienia numerków na stoły. Tu będzie tło marmurowe, które zaraz Wam pokażę i cyferka albo złota, albo czarna, na to jeszcze się zastanawiam, zobaczymy jak będzie wyglądać. Oczywiście nagram ten filmik jak to wykonuję, więc na pewno to zobaczycie. Poczekajcie, może to tu wrócić troszkę. Kupiłam jeszcze taki karton złoty. Ten karton myślałam, że wytnę w nim cyferki na te do tych ramek, na numerki, na stoły, jak to nazwać. Ale nie wiem, czy użyję tego, bo nie wiem, czy będzie dobrze wyglądało z tym złotem, które jest w ramce. Dlatego mówię, muszę to wszystko przetestować, zobaczę po prostu, która wersja jest ładniejsza i taką wybiorę ostatecznie. Co my tu mamy? Bardzo fajną rzeczą na tej stronie ślubnej były takie kule dymne. Te kule służą do... znaczy te kule można podpalić i tworzy się z nich piękny dym w różnych kolorach. Ja mam tutaj kilka kolorów. Szary, niebieski, zielony i różowy i czerwony. I tak, te kule
pięknie się dymią, piękny dają efekt, jeżeli chodzi o sesję ślubną, do zdjęć można też wypuścić taką kulę, nie wiem, przed kościołem, przed salą. Kupiłam taki mniejszy zestaw kilku kolorów, bo myślę, że my je bardziej zużyjemy na sesję ślubną, nie będziemy nic wypuszczać w trakcie całej uroczystości, więc takie kule. I one też były bardzo tanie, więc wzięłam je i bardzo fajny pomysł. I to nawet nie tylko na wesele, bo w sumie do każdej innej sesji zdjęciowej bardzo coś przydatnego i rozmaica. Tak, co ja jeszcze tu mam? Kupiłam też w Ikei słomki. Biała, złota, czarna i srebrna. Taki zestaw. On kosztował chyba 4 zł, więc się skusiłam. Nie wiem, czy położę to na bar koło naszych barmanów, czy na słodki stół. Jeszcze nie mam na to pomysłu, ale takie kupiłam. Jak się nie przydadzą na wesele, to będą po prostu w domu. Nic się nie stanie. Muszę tutaj sięgnąć troszeczkę. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam i z czego jestem mniej zadowolona, bo kosztowało to chyba 35 zł, jak się dobrze pamiętam, jest to pudełko na telegramy. Zwykły karton z przyklejaną kartką. Nie wiem, to nie jest A3, A4 znaczy. Chyba A4, może troszeczkę szersza jest. I powiem tak, jeżeli chodzi o te rejestracje, naprawdę bardzo dobrze wykonane, bardzo fajny materiał. To tak to tworzywo. To jest zwykła kartka, zwykła cienka kartka, jak taka kartka do drukarki, wydrukowany wzór i przyklejona. Nie jest to nie wiadomo jak piękne, no ale trudno. Myślę, że sama bym ładniejsze zrobiła, mając teraz okleinę jeszcze z marmuru i napisałabym sobie sama coś. Myślę, że fajniej to by wyglądało, no ale trudno. Kupiłam taki, jak złożę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie będę teraz tego rozkładać, bo boję się, że nie złożę już tego z powrotem. Tutaj ma takie wejście, ops, na koperty. Więc no dobra, zobaczymy. Więc coś takiego będzie ułatwiało życie świadkom, żeby nie musieli dźwigać kopert i wystarczy, że pewnie kwiaty będą musieli nosić. No i co? Tak, teraz ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, którą kupiłam, jest dostępna w Biedronce i nawet jeszcze teraz jest dostępna w Biedronce, bo kupiłam ją 3 dni temu. Jest to piękna okleina z motywem marmuru. Były tam różne okleiny, więc jeżeli jesteście zainteresowani okleiną drewnianą, znaczy efekt drewna, jakiś cegiełek, to naprawdę jest tam ogromny wybór. Ja zdecydowałam się na 2 okleiny marmurowe i jestem przeszczęśliwa. I te okleiny postanowiłam, że będą moim tłem do tablicy z usadzeniem gości na wesele, z numerkami na stoły. Więc tak, to będzie moje tło, może jeszcze do czegoś się przyda. I to były moje zakupy na tej stronce ślubnej. Jeszcze raz tutaj napiszę Love, sklep ślubny Love. Tak to wygląda. Ja wszystko Wam podlinkuję. Jeżeli znajdę z Ikei te rzeczy, czy z Biedronki, może jakąś ulotkę z tymi okleinami, wszystko Wam wyślę. A, te okleiny kosztowały 6 zł za sztukę, więc też niedużo. I są dostępne w Biedronce, więc spieszcie się, jeżeli chcecie coś podobnego. Więc tak, to były moje zakupy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Ja dzisiaj do tego filmu podchodziłam 2 razy, ponieważ Oliwka nie daje mi dzisiaj nic zrobić. I w sumie przez połowę dnia padał deszcz i teraz troszeczkę słonko wyszło i szybko postawiłam Was tutaj i nagrywam, bo chociaż mnie troszeczkę rozświetla. Ja nagrywam przy dziennym świetle, jeszcze nie kupiłam żadnych lamp, więc staram się nagrywać w dzień, kiedy jest jasno. Ostatni filmik wyszedł troszeczkę ciemny, ale też już wiem, że to moja wina, ponieważ zmieniłam ustawienia. Nie wiem, czy ja, czy Oliwka, czy może Max przez przypadek, ale coś się zadziało, że zmienione zostały ustawienia. Jak nagrywałam, wyglądało jakby było fajnie to widać. Laptop był ekran rozświetlony, więc też było fajnie widać. A wyszło na to, że na YouTubie jest bardzo ciemny. No nic, nie będę tego filmiku usuwać. Mam nadzieję, że jakoś da się oglądać. I zapraszam Was do już kolejnych filmów, bo niedługo nagrywam recenzję Beauty Blendera. To będzie mój pierwszy beauty filmik na kanale, jeżeli chodzi o makijaż.
Więc też się już nie mogę doczekać tego filmiku. Niedługo też nagram. W sumie może nawet jutro albo jeszcze dziś filmik z przygotowaniami do nowego przedszkola Oliwki, bo Oliwka skończyła 3-latka i przechodzi do nowego przedszkola. Chodziła do przedszkola, w którym był też żłobek, mogła tam chodzić z pampersem, były inne zasady, a teraz będzie przedszkole takie typowo prawdziwe przedszkole, bez pampersa, z dużo nauczycielek, dużo pań, które będą się nią opiekować. Nie będzie to takie już prywatna, mała grupka, tylko takie duże przedszkole, takie prawdziwe i tak, więc... To tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. No i co? Zapraszam do następnego filmu. Pa!